W ogóle. Witam serdecznie z wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę jak levelować fajnie armię. To jest taki poradnik baj, jak MKR robi, nie? Że on tam nowy kanał założył i tak dalej. Ale słuchajcie, bo gram w tego romperka ostatnio i tak mówię, czemu mi nie idzie? I ja odkryłem, kurde, bo tutaj trzeba w tej armii odblokować później odpowiednio te sloty. Już wam pokazuję, bo ja tego na pierwszy rzut oka w ogóle nie widziałem. Patrzcie, cześć Heldum, witam serdecznie Maja, dzień dobry, siema Marvin. Jak macie drużynę, to zobaczcie, że tutaj jest przywódca i on jest w takim kafelku. I tych 6 jednostek, każdy ma swój kafelek. I ten kafelek ma kolor, albo brąz, albo szary, albo srebrny, albo złoty. No i generalnie to miejsce to jest jakby do ulepszenia armii, tak? I jeżeli macie w tym kafelku jakąś umiejętność, na przykład szybkość, horda i tak dalej, no to jednostka w tym kafelku będąca właśnie na przykład hordą ma dodatkowego buffa. I to jest zajebiste i to w jaki sposób to pozyskać? To się dostaje na dungeonach. Trzeba po prostu iść na dungeon i pod koniec wykonanego pozytywnie dungeonu taki jeden kafelek możecie sobie albo dodać, albo ulepszyć, jeżeli się powtarza. No i słuchajcie, i w ogóle tu są trzy walki w dungeonie, nie? I za każdą walką bierzecie jednego perka do całej armii. I na przykład zobaczcie, tutaj jest niestabilna mieszanina, że daje truciznę jednostkom. Inspirujący pergamin, że przywódca daje bloodlusta. Ale zobaczcie, jakie to jest zajebiste. Że po rozstawieniu hordy jakiejkolwiek przyzywasz od tak dodatkową jednostkę siepacza. No przecież to jest takie ułatwienie. Zobaczycie, i teraz mamy pierwszą walkę. Siema, Daily Radejko, witam. Siema, Adamowski. I Counter Maxi przyszedł, siema. Co ty masz za taką ikonkę? Poki Dance, fajna. Siema wszystkim, kogo tam się nie... Smok, witam Smok. Witam Lazy. Cześć Doku, cześć Kryzen, cześć Mr. Kubik. Jak kogoś jeszcze nie widziałem, to sorry. Siema, Bartezy, cześć. Aj, kurde. Wczoraj nic nie grałem w gry, dzisiaj będziemy grać w różne gry. I patrzcie, jak to działa teraz. Stawiacie po prostu jednostkę, to jest przywódca, stawiacie go i będzie się, widzicie, dodatkowo siebacza dostaliśmy. I wyruszył z nim. Tutaj damy jeszcze jedną hordę i też siepacz wyruszył, zobaczcie, idzie sobie siepacz. Damy sobie teraz tą jednostkę hordy i znowu siepacza przyzywa. Więc to jest tak zajebiste. Całkowicie to zmienia teraz rozgrywkę, nie? Warcraft z rana. No nie taki pewnie, jakby sobie niektórzy myśleli. Dobra, damy tego jeźdźca. Damy jeźdźca. No i musimy teraz wezwać, no i tutaj trochę pierwsza fala mocna, nie? Także tą pierwszą falę trochę dostaliśmy. Ale spokojnie, zaraz będzie gitara. Zaraz to rozprasujemy. Bardzo mocno z tym bloodlustem nie biją. Ty, ogólnie mocno bije ten w tej drużynie. Ciężka robota. Jakiegoś gigatanka muszę postawić. Dawidku, kiedy jedziemy na jakąś giełdę? Nie wiem, na razie nie potrzebuję, wiesz? Ty o tej giełdzie tak gadasz. No właśnie nie mam pojęcia kiedy. Dobra, on tam zszarżował i damy jeszcze jedną jednostkę. Dobra, i oni idą z prawej strony, przejmujemy prawą stronę i gitara. I teraz zbieram do tanka, bo tutaj duża drużyna się zebrała. To muszę tutaj wrzucić jak najszybciej przywódcę, chociaż mogę nie zdążyć. I przedupimy w pierwszej walce. On daje stuna, on jest bardzo ważną jednostką, nie? Kern. Damy latające. Dobra, zajebiście, udało się. I już przesuwamy naszą linię do przodu teraz, nie? Oni tutaj idą. Ale to na spokojnie wszystko. Dobra, money, money, money. Tutaj wystawiamy tego sobie koboldzika. Dobra. Das Dingo, człeku. Oj, dużą armię tutaj cisną. Oj, będzie ciężko.
Pod wieżą muszę się bić. Wtedy to będzie miało szansę. Dobra. Dobra, udało się przepchnąć. Tylko teraz musimy jeszcze dać najlepiej tego, nie? Żeby stunował ich. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Ładnie. Dawaj kolejnego wariata. Dobra, ładnie. Damy to. Dajemy tego trolla. No i oni pójdą teraz armią i mam nadzieję, że to jakoś wykonamy tutaj poprawnie. Dobra, damy healera im. Healer, bo to jest szaman. Ten szaman może zarówno bić, jak i leczyć. O, dwa razy więcej złota. I teraz dwa razy szybciej leci złoto, nie? No i spamujecie jednostkami, ile się da. On już tam ma mało HP. Spada mu fest. No i padł. Zdrówka, jak ktoś pije kawę. Róża, a kiedy ty byś chciał zamiast na giełdę iść na grzyby ze mną? Weźmiemy Niklausa i jadymy. Chyba, że ty w ogóle na grzyby nie łazisz. No właśnie. No i patrz ta! I teraz odbieramy nagrodę. Mhm. Czy Warcraft Rumble to współpraca? Nie. I teraz mamy drugą walkę i drugi bonus wybieramy do walki. Mini żywioły, podwójne obrażenia. Nie. Mini tanki kosztują jeden mniej. No gościu. Pytasz. Pytasz gościu, pytasz. Romper to współpraca. Nie, nie, nie ma współpracy z żadnym alkoholem. Dobra, teraz patrzcie co robimy. Dajemy to, dajemy tanka. Dajemy kobolda. I no, aha, i teraz tak, w tej walce ten chłop, Imor, jak on się tam nazywa, Imo coś tam. Jak stawiacie jednostkę, to od razu w miejscu, gdzie ją postawicie, tworzy się takie główienko i po chwili wychodzi z tego bomba taka. Trzeba z tego miejsca uciekać. Więc jak się wkłada te jednostki, to trzeba je o, widzicie? Tutaj on najdzie zaraz na tą wybuchającą. I troje mu zada obrażeń. Dobra, idziemy tam. Jak się wkłada te jednostki, trzeba je w odstępach jakby tutaj wkładać, nie? Dobra. Oni tutaj teraz przejdą. O właśnie, i przejmujemy tą bazę. Tutaj sobie damy kobolda, żeby zdobył pieniądze. Golda. Tutaj damy Kerna, żeby przejął też tego Meeting Stone'a. I tutaj jak już przejmiemy tą bazę, to od razu damy dużego tanka na środek. Tego tanka tutaj wrzucimy. O. To jest plugastwo, on jest duży, on sobie poradzi. Będziemy mieli dosyć spore wciąganie obrażeń. Weźmiemy sobie tego wilczego jeźdźca też. No i już wchodzimy na fazę końcową. On już jak jest w tym zakleszczeniu, to raczej tutaj szans nie ma. Ale lepiej jest jeszcze jakichś healerów tutaj przyzwać, bo będą ginąć nam nasi. Dobra. Weźmiemy sobie tanka, Kerna. A, jeszcze jednak przetrwał, to jeszcze jednak przetrwał. To musimy Kerna sobie przyzwać. Okej. Weźmiemy też tego. Aha, bo on przejął mi jednostkę tą Sylwaną. Sylwaną przejął mi jednostkę, dobra. No to niezbyt dobrze dla mnie. Te wilki są zajebiście mocne, nie? One są niesamowicie szybkie i one wskakują od razu na wieżę. To jest popieprzona akcja. No. Witam, siema pan Krzysztof, witam pana, cześć, dzień dobry.
Dobra. Damy latające, bo oni nie mają na latających żadnej odpowiedzi. Dobra. Dobra. Oni tu przejmują. Dobrze, wskakuj. Wskakuj. Dobra, idźcie go dobić, bo już jest 14 sekund. Trzeba jak najszybciej to zrobić. Ty grasz na ludzi czy na boty? To jest single player teraz przygoda, wiesz? Dobra, robimy go. Ten ekran to gówno. Prawdopodobnie wyłączył ci się monitor, wiesz? I teraz masz, odbija ci się. No. W sensie, że lustro. W sensie. Także tego. Ej, ale wygląda, nie? Overlay tak sobie zrobiłem profesjonalnie, jakbym pieniądze za to dostawał. A teraz są takie czasy, że już nawet nie mógłbym was oszukać, że na przykład nie dostaję pieniędzy. Wiecie, o co chodzi? Od razu ci tam uokik ci w dupi, hopie, karę zaraz zapłacę i się nie będzie opłacało takie oszukiwanie. Dobra. Dobra, jest przetrwana bitka. Możemy iść. Teraz patrzcie, co się robi. Trzech idzie na środku. Jeden poszedł na prawo, ale to trzeba mu jak najszybciej dać jakiegoś innego towarzysza. Dwóch idzie po lewej. Tu damy kobolda. Pisklęta on przyzwał, zajebiście. Tego wyślemy tu. I teraz cała zabawa w tej grze polega na tym, że musimy... On ma dwóch przydupasów, nie? I tu jest przydupas i jak się go pokona, on należy do naszej armii przez jakiś czas. I tak samo po prawej stronie. Jak tego pokonamy, to tak samo. Więc trzeba po prostu z dwóch stron naraz ich zaatakować. Natomiast nam się to nie udało, bo ta prawa strona na stroje pojechała. Prawdopodobnie przedupimy akurat, bo no niezbyt dobrze mi ta taktyka wyszła. Zobaczymy. No, trochę tutaj zeszło nam. Damy tanka. Okej. Najgorszy jest ten z tyłu, on tam on go healuje, nie? To jest giga problem. Ja nie mam jednostki, która by wskoczyła mu na plecy. Jak stary pijany. O, i teraz on będzie mój. Przechwytujemy go. Musimy takiegoś tutaj tanka jeszcze dodać szybko. Ja sobie tutaj go dodam. Kurde, oni są ukryci, nie? O, teraz wyszli, dobra. Dobra, spamujemy jednostkami teraz. Romper! Witam! O, i subek kupiony. Tier 1 kupiony subek, to się bardzo szanuje. Bardzo dziękuję ci za wsparcie. Mnóstwo jednostek spamujemy. Zobaczcie, jaki tu jest smash.
Ale idzie. To jest bardzo ciężka instancja, ta ostatnia walka. Ona jest dobrze zrobiona, bo trzeba bardzo dobrze timingowo to wykminić. Ja mam bardzo dużo jednostek, bo po prostu sobie rozwinąłem w ten sposób te perki. Ale tutaj się coś dzieje, halo! Dawaj go. Bo mi kurde, no. Czy to jest retransmisja z BlizzConu? Nie. To wygląda jak gruba współpraca, no właśnie nie jest. I patrzcie teraz, widzowie. Teraz robicie tak, że jak pokonaliście tą instancję, znaczy zrobiliście tą instancję, to macie kliknąć tutaj i patrzcie. Możecie wybrać, jeszcze jeden slot tutaj mam pusty. Grupa, nie? Czyli jakaś taka ten. I to by było spoko. Ja bym sobie to dodał. I teraz pod tą grupę, nie? Już wam pokazuję, co zrobimy. Patrzcie, pod tą grupę tutaj zmień. Chyba to się załapuje i no tutaj jeszcze szybkiego potrzebujemy. Zamień. A właśnie, nie. To szybki, zamiast takiego tanka grubasa, to ja bym dał jakiegoś szybkiego. Gdzie jest jakiś szybki? Gargulec jest szybki? Gargulec się nie łapie chyba pod szybkiego. Pod szybkiego się może łapie... A może ten się łapie pod szybkiego? Poczekaj, detale. Moment. Nie. Ta się łapie pod szybkiego? Nie. Pokaż. Nie. Wilk! Nie mam na razie chyba szybkich, wiesz? To jakby ten jest niewykorzystany tutaj. A czekaj, a zmień ulepszenia, nie mam innych. Aba, to niech jest tak jak jest. Czy ten streamek jest sponsorowany przez Blizzarda? Nie, bo by było oznaczone, wiesz? Nie kusi mnie pakiecik? Nie, to jest bardziej wyzwanie. I teraz tak. Mamy 41 na 43. Dobra, to teraz jak ja wam pokazywałem, jak zrobić to, no to spróbujmy zrobić w końcu coś, co nie potrafiłem zrobić. Czyli spróbujmy przejść tą misję. Bo ja podlewelowałem trochę armię i może teraz podlewelowaną armią pójdzie łatwiej. Dobra. Zrobimy sobie taki myk. Dobra. I patrzcie, tutaj są te ciulstwa. Tutaj to wrzucimy. Tutaj wrzucimy tego wariata. Dobra. Damy mu, moi drodzy, heala, żeby leczył się. Dobra. Machinę tą gargulca oblężniczego wyślemy z tej strony, żeby był. No i wozy zaraz znowu wyjdą. Z wozami jest problem. Dobra, wilczy jeździec. Dobra, damy na harpie na gargulca. Będą bardzo dobre. Dobra, idą, ale bardzo... Kury mnie zabiją, ej! Kury mnie pojadą! Kury mnie robią fest! Ja, kurczaki na mnie! No, kurczaki mnie porobiły. Fest.
Ta misja jest ciężka w ogóle. No, Bąkol Kurczak. Kury pieją, kury nie mają koguta. To jest niesamowite. Dobra, jeszcze raz. Tu trzeba kilka razy podejść do tematu. Może zapłacić... Nie, ta misja jest ciężka, ci powiem. Pieją kury, pieją, nie mają koguta. Dobra, i teraz tak. Jeszcze raz dajemy harpie. Tu wysyłam gargulca. I kobolda. Oni idą. Ja od razu tutaj zrobię to. Myk. Żeby on po prostu atakował. Kurczaki idą. Oj, muszę kurczaki zaatakować jakoś. Patrz jak biją mnie. Giga mocno te kurczaki biją. Ej, ale one biją. Kurde, kury mnie prawie ubiły znowu. Nie wytrzymam. Dwie machiny przyszły. Dobra, jedziesz tam. Dobra. O nie, o nie, o nie. Szybko, szybko, dobij go, dobij go, dobij go. Dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj, dawaj. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, tutaj dajemy tego oblężniczego wariata. Tu na środku idzie gargulec, to wysyłamy to. Ej, jest okej. Jest dobry run. Może być na razie. Oho. Dobra, poszły kolejne. Dobra. Tutaj idzie jakiś wariat, trzeba go zastrzelić. Dobra. Może być, oj, oj, oj. Dobra. Wyślijmy tego do przodu. I wyślijmy harpię do przodu. Dobra. Kurde, do tej babeczki trzeba tam iść. Kurcze, będzie ciężko. Na lewą stronę poszły. Oj, idzie jakiś... Oj, leci wariat. Oj, leci wariat. Musimy tego dać. Musimy tego dać. Żeby... Oj, oj, oj. Szybko, szybko, szybko strzelaj. Oj, dwa idą. Oj, dwa idą. Oj, oj. Dobra, ten jeden. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Kurde, ta misja jest niesamowita. Emocje jak na rulecie, stary. Ta misja jest podupcona. Dwa zero. Napiję się kawy. Dobra. Czemu ona nie bije kurczaków? No nie, no kurczaki mnie zaraz dojadą. Kurczaki mnie dojadą! To jest żart. Nie. Jak ja mam sobie radzić z tym gównem? O nie! No nie, no przecież to jest niesamowite! No jak to pokonać? Już idą kolejni! Dobra, zestartuj. Oh.
To na pewno musi iść, to jest 100% pewne. Wow, a oni go nie dopuścili do przejścia. Niesamowite. Ja pierdziele, ten ją przyciągnął jeszcze. Dobra. No nie, no on se kurczaki przyzwał w połowie mapy, no to jest kabaret jakiś. Cieszę się, że jesteście. Kowalinio jest szefem od 26 miesięcy. Kowalinio, dziękuję ci bardzo serdecznie za subskrypcję. 26 miesięcy, bardzo mi miło, dzięki. No i walczymy o partnera plus, a jak? A jak? No oczywiście, że tak. Dobra. Kurde, idą kurczaki, nie wytrzymam. Gdzie tank? Dobra, jest okej. Poczekajcie, spokojnie. Damy radę. Tu mi zaraz przeciągną tą... Kurde, dobra. To musimy wysłać, żeby tą bazę przejąć. Dobrze jest. Dobra. Jest okej. Money. To ja potrzebuję też money, ale to... Właśnie kobolda tutaj trzeba wysłać. Dobra. To bazy jest okej. Dobra, i stąd trzeba wysyłać jednostki. Kurde, kurczaka! Kurczaka bita. Dobra. O nie, idzie oblężniczy. Kurde. Nie wytrzymam! To jest jak Dark Soulsy, no. Tylko, że gorsze. Nie, no muszę. Nie, no nie wytrzymam, no. Ludzie, panie, kurwa, macie. Dobra, a ja bym zrobił coś takiego, że z opóźnieniem bym wysłał. O, teraz z opóźnieniem wysłał te wozy i szybko. O, i gitara. I teraz z opóźnieniem wysłałem, zajebiście. Okej. Zrobimy tutaj z opóźnieniem, bum. Kurczaki przyjmą... Dobra, obrażenia. Dobra, przyjął trochę obrażeń. Zajebiście. No i super. Dwa wozy teraz wyślimy. Zajebiście.
Jest super, okej. Tu wyślemy tego wariata. Tu wyślemy zaraz jednostkę Tom, tego tanka. Mhm. Dobra. Wyślijmy tutaj tego. Tutaj zaraz będą wozy, to znowu wyślemy to. 3, 2, 1, dup. Dobra, wysyłam te wozy. Żeby poszły. Ej, dobrze jest, jest okej. Okay. It's okej. Okay. Tu by wiadomo co. Dobrze jest. Oho, kobold, dobra, tam może być. Dobra, widzowie, dobrze. Damy ją, damy jej radę, damy. Dobra. Wyślijmy teraz harpie zaraz. Dobra. Tak! O Jezu. Widzicie? Siemaneczko, Warcraft z rana, grinduj, dokładnie, no to to jest grinding, to jest za pierwszym, moi drodzy, zrobiłem. Także witam, za pierwszym zrobiłem bardzo ciężką misję. Także siema, siema, cześć, tak, tak. Dostajemy pieniądze. I co tam jeszcze? A, syn Arugala, twojego, no, zobaczymy. Zobaczymy, syna Arugala, Barubara. Syn Barubara. Borubara. I Arugal co chwilę przywołuje takie... On przywołuje w ogóle jednostki, nie jednostki, tylko te wilki ciągle, nie? Dobra, i to jest oblężnicze i to jest okej. Dobra. I to jest, i to już jest nasze, nie? Dobra. To już jest nasze. Dobra. Idziesz? Mhm. Tu idą teraz kolejne. To musi... O, i teraz jest noc. I w nocy jest mocny atak. Zmasowany. Dobra, zajebiście sobie radzi. Okej. Dobra. Tego wysyłamy. Wysyłamy też tego kobolda. Dobra. Nie. To zrobimy inaczej. Zrobimy tak, bo oni są... Dobra, wyślijmy tego i harpie. Dobra, kurczaki mnie atakują, ale kurczaki to tam... Dobra, kurczaki porobione. Aj, tu źle to zrobiłem. Kurde, on mi zrobił... Aj, no nie, no ciężka misja, ale... Tu trzeba inaczej podejść do tematu. Moment, jeszcze raz. On stunuje. Te są łatwe na hita. Kurde, bardzo dużo wysyła tych jednostek. Mam. Jeden zero. Ja bym to zrobił inaczej. A źle! To dobra, jeszcze raz zestartuj. Patrzcie, ta walka tutaj... zobacz, ja wam jeszcze raz pokażę. Siema Kosiar, cześć. Czy muszę poznać wszystkie jednostki tutaj, żeby wiedzieć, która jest oblężnicza? To znaczy, ty będziesz wiedział, bo one, jak klikniesz w nią, to ona ma w... Ona ma opis i na przykład ona ma obrażenia
oblężnicze. To oznacza, że ona zadaje obrażenia na budynki i one są zwiększone, nie? Ona jest wolna, ale wtedy bardzo mocno bije. Słuchaj, tutaj jest tak blisko, widzicie to? Oni muszą podejść pod moją wieżę i ja najlepiej jak ich tutaj wtedy postawię, tutaj dam healera. Mhm. I najlepiej by było, jakbym tutaj dał tego, o, żeby on po prostu rozwalił tą wieżę, nie? No i zajebiście. Dobra. Dobra. Tu muszę po lewej stronie dać Kerna. On musi tutaj być, bo będą zaraz takie obszarowe właśnie, znaczy obszarowe, idzie drużynka cała na mnie, więc on musi ich ładnie bić. Damy mu heala na plecy, żeby go healował. O, ładnie przeszło przez dwa, ale ten jeden już nie dał rady, dobra. Dobra, tutaj będą właśnie atakować nas. Trzeba by było to utrzymać. Szybko, 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 tak jest. Dobra, czy jesteśmy w stanie to utrzymać? Bylibyśmy w stanie przez chwilę przynajmniej utrzymać to. Kobold. Dobra, przez chwilę tam było nasze. To było ważne. Okej. I teraz tutaj idzie drużyna, nie? To oczywiście tego dajemy, całego wariata. Dobra. Dobra, ani Arugala tam atakują. Może być. Dobra. Spoko jest. Tutaj damy oblężniczą. Oj, tutaj będzie akcja, dobra. Kurde, nie mam kobolda, żeby złota zebrać. Ale myślę, że zrobimy taki miks. Że pójdziemy tu... O Jezu, ta noc znowu. No cenie! Kobold kurwa nie przeszedł przez to jeziorko. Ja pierdziele, co za gość. Dobra, niech ich dziabie. Niech harpie ich wydziabają do końca. Dobra, dobij go tam u góry, dobij go. Jest! Porobony! Tak jest. Siema. Czy zaczyna się już pay to win? Raczej nie. Znaczy, kurde, pay to win. No, nie muszę zapłacić, żeby przejść, ale jest to ten moment sprytnie zalokowany, że osoby, które nie są zacięte, a mają hajs, będą chcieli to porobić, nie? Makrzitalnos, dobra, musimy to porobić, dawać. Będą chcieli kupić sobie rzeczy, żeby sobie ułatwić, nie? Ja w ogóle jeszcze z nim nie walczyłem. Jak tu walka z nim wygląda? Pokażcie. Uderza we wrogów magią cienia. Okej, okay, i teraz tak. Po prawej stronie tak to wygląda. Labirynt, okej. Okay. Po lewej jest dużo skrzynek. I to są Banshee. Banshee dobrze by było porobić w inny sposób. W ogóle to zróbmy tak. I te wyślę na Banshee. Dobra, myślę, że tak to zrobimy. Aha. Serio? Dobra. Tutaj znowu... Ajajajajaj. Czekajcie, czekajcie. Trzeba jak najszybciej harpie tu wysłać. Dobra, i harpie muszą przejąć tą bazę, dobra. Mhm. No dobra.
Tą lewą stroną nie ma co się przejmować za bardzo. Tutaj jest Banshee. No Banshee trzeba pokonać, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Banshee, kurła mać, dobra, na szczęście nie zdążyła. Banshee wchodzi w ciało, że tak powiem, tego ziomka i ona przejmuje mi go, więc dobrze jest dać na Banshee jakąś słabą jednostkę, żeby się nim zajęła, nie? Dobra. I patrzcie, tu dałem oblężniczego, on do niego doleci i on go będzie bił. I go dosyć mocno bije. Dobra. Dobra, Talnos... O kurwa. Dobra. Trzeba by było jeszcze też wysłać raz oblężniczego wariata pod niego. Idziemy. Po lewej stronie nie ma co ich wysyłać. Idzie kobold, dobra, jeszcze te harpie też wyślę. Chociaż tu by można było harpie wysłać, żeby oni hajsu nie zbierali. Ty, to będzie teraz? Dorobimy go czy nie? Ty, idzie mocno, idzie mocno. Bije go, bije go, bije go. Nice! No i teraz podobno będzie najtrudniejsza misja z tego całego zestawu póki co. Czyli ta białowłosa. Wczoraj, kurde, Nexuro grał chyba. I strasznie ciężko tam im szło. Co ja dostałem? Okej. Okay. W ogóle odblokowałem, co to jest? Za ziemię? To jest Hinterlands? Nie, to jest Feral? Co to jest za ziemię? Nie wiem. Odbierz nagrodę. O! Mogę ta... O! Albo stary mętnooki? Co ma za umiejętność? Rzuca jakimś węgorzem. A ten? Aha, on obszarowe wali czary. O! To też jest okej. Dobra, odblokuję go. Od razu szósty poziom dostał. Hajs poszedł. I teraz tak, mam 150. Za 150 mogę sobie kupić tutaj pakiet booster, ale mi jest niepotrzebny. Ja ogólnie chcę kupić to. To. Tego skilla. Skill do jeźdźca. Będzie oblężniczą jednostką, to będzie zajebiste. Dobra, mniejsza o to. Spróbujmy podejść teraz do tego inkwizytorki białowłosej. Ochraniaj... Pokona ich jednocześnie. Aha. No tak. To jest jak w instancji, nie? W instancji podobnie trzeba było ich pokonać. Teraz tak, oni są tutaj, osłania i leczy białowłosą, gdy jest krytycznie zagrożona. Wskrzesza, jeśli polegnie w bitwie. No dobra, to teraz zobaczmy, jak oni widzą tą bitkę. Jak oni to widzą? Ich oczami. Aha, oni tutaj jednostki wysyłają. No to tutaj harpie, wiadomo.
O Jezu, wysłał jeszcze w tle takie gówno i to mi te harpie rozwaliło. Dobra, to już będę wiedział. Ale Tom, zabijcie, ta co tym kuźwa gównem strzela, no. Bez przesady. Oni za Kazmodan oni wrzucają. Tego oleję. Oni bardzo mocno tutaj biją. I teraz ja powinienem prawą stronę też atakować, nie? No właśnie. A on teraz jej da bańkę jakąś gównianą. No i właśnie, dał jej bańkę. Teraz trzeba by było go atakować. No i ją uleczył do fulla. Najgorzej. Dobra, to już wiemy, na co mamy zwracać uwagę. Wy, siema Eder. Dobra. Ja bym zrobił coś takiego, że tutaj stawiłbym. Oho, dobra, jest super. O Jezu, dobra, źle to zrobiłem. No oni sobie idą teraz easy. Ale niestety. Chyba, że oblężniczy. Nie no, oblężniczy nie może być. Tego i kobolda tutaj za hajs. Ja muszę ich idealnie zaatakować razem. Dobra. Tego też zaatakuję. Kto mnie tam bije? Mhm. Dobra, jest dogrywka i teraz tak. Ten jedzie. Tych atakujemy. I jedziemy z nimi, nie? O kurwa, serio! Ale gówno, no i ona go wskrzesi, kurwa mać! Zasrane to jest! I ona go resuje, no kurwa mać! Ale gówno do dupy to jest, fest! Ta misja jest zdupiona fest. Dobra, dawaj jeszcze raz. Chłopie, kurwa. Trudne się wylosowało, to prawda. Trzeba im zjechać, tak?
Znowu zrobiłem ten sam błąd, poczekajcie, znowu ten sam błąd zrobiłem, bo ona wysyła jeszcze takie gówno w tle, jakiś taki, jakiegoś maga ognia i kurwa macie, za szybko to wysłałem. Pogańskie czaszki? Poczekaj chwilę. Mhm. Dobra. Dobrze, teraz ją dziabnąłem. Dobrze, fest. Dobra. Idziemy. No nie dał bańkę, ale tego trzeba bić teraz, nie? No i właśnie, to jest najgorsze, że ja wtedy nie mam armii. A nią podleczył. No kurwa, ale hopie. Gigin! Co za gówno. Widać, że Clash Royale nie było grane. Ale co ma Clash Royale do to hopie tej misji? Powiedz mi. Nie, nie trzeba zmienić armii, tylko tutaj jest kwestia timingu. Trzeba dokładnie timing wykminić, wiesz? Dobra, siadło. To musi iść. Na spokojnie, na spokojnie. Podziubiemy ich, podziubiemy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. I ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Teraz tą trzeba bić. Żeby ona go nie rysała, nie? Żeby go ona nie rysała. Dobrze, dobrze, ciśniemy. Pełna moc. Po lewej, bij ją, bij go, tak! Essa! Patrz! No. Zajebiste, jest te serwery działają fest. On nie wie, co za bambik.
pokaż. Co ja teraz wezmę? Banshee sobie odblokuję? Bombę dymną, pajęczaki czy Banshee? Pokaż pajęczaki, co robią. Pajęczaki sobie idą. Dziab, 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 dziab. No i tyle. Banshee top. Momencik. Banshee jest jaką jednostką tutaj, musimy zobaczyć. Znaczy ja wiem co ona robi, ale opętuje dystans, dystans. Ona jest dystansową. To jakbyśmy dali troll zamień na Banshee. Ale ona ma to jako podstawową jedno, jako podstawową umiejętność już od razu? Nie no, free to play nie jest całkowicie. Czy da się grać w free to play, bo ja gram free to play, ale... No i poczekaj. Hex. Sprawdźmy to. Jeden meczek, zobaczymy. Daj przyjemność, gierka. Nie mogę ci powiedzieć na to pytanie. Nie płaci mi Blizzard, żeby mówić, że jest dobrze. Za małą kiełbasę mi sprzedał. O kurwa, jaka to jest duża mapa. Co on strzela? Chłop, co strzela z takiego zasięgu? O panie. Dobrze by było to przejąć. No, nie przejmiemy tego. Ale gówno. Dobra, i teraz idzie sobie jakiś jeździec. On sobie jeździ jeździec. Weźmie Banshee Kadam. Bum, przejęliśmy jeźdźca, dajemy tutaj, żeby był hajs. Jeździec sobie jedzie. Dajmy harpie, żeby tutaj dziabnęły go. Dajmy machinę oblężniczą tutaj, żeby ich porobili. Kurwa, ten wilk. Niesamowite. No jeszcze se troll jakiś tam znalazł, no nie wytrzymam. Dawaj, robimy tego kurde. Krasnoluda. A i niedźwiedź mnie jeszcze tu atakuje, super. Wilk przyszedł i mnie zjadł. Nie ma co gadać. Dobra, styknie.
Watch Emulator do you use? BlueStack. BlueStacks. Dobra, słuchajcie. Styknie na dzisiaj tego romperka. Pograjmy w normalne gry na komputer, okej? Okay? Ja tam jeszcze tylko chcę wam pokazać, jak w naszej gildii to wygląda. Odblokowaliśmy już Sylwanę. Ogólnie jak tu się coś zdobędzie na maksa, to dostaniemy pakiety chyba, tak? Tu dostaniemy pakiet. Tu. Tu. Wojenna skrzynia jakąś dostaniemy i tu dostaniemy, no nic, no trzeba expić, nie? Co to jest? Ognisty młot. To chcę ulepszyć, bo dzięki temu, jak będę miał 250, 30, 100 golda, to moja jednostka, ten wilczy jeździec, stanie się oblężniczy. I wiecie, co to oznacza? Ona będzie miała w dupie wszystkie jednostki, które będą szły na nią. Ona będzie na pałę lecieć z młotem od razu, kurde, na budynek. I bardzo szybko będziemy mogli rozwalać wieżyczki przeciwnika. Działa to w ogóle? Jak to działa? Pokaż detale. O. Tu jest jedno. W ogóle ja mogę coś ulepszyć? Na przykład tom. Detale ulepsz. A, ona gwiazdki potrzebuje. Te gwiazdki potrzebujemy. No i te gwiazdki pewnie ludzie sobie kupują, nie? No. Dobra, styka. Pozdro na YouTubie, jak oglądaliście, łapka w górę.